Z uwagi na stabilizującą się sytuację pandemiczną, rząd podjął decyzję, aby od 12 lutego warunkowo na okres dwóch tygodni zezwolić na otwarcie niektórych zamkniętych branż. Otwarte zostaną m.in. hotele, kina i teatry, w których będzie mogła przebywać połowa klientów bez konsumpcji i obowiązkowo w maseczkach ochronnych. Restauracje i siłownie pozostaną nadal zamknięte, posiłki w hotelach będą mogły być dostarczane do pokoi. Zmiany szykują się także w służbie zdrowia. Rząd zapowiada możliwość Regularnych wizyt u lekarza. Jeżeli chodzi o szkoły, to decyzje w tym zakresie będą podejmowane dopiero po zdiagnozowaniu sytuacji wśród nauczycieli.